Jest z nami Marzena Oleksy, znajdujemy się w bibliotece w Rybniku i jest z nami również maszyna. Maszyna do losowania wierszy, która przyjechała do nas z Katowic, specjalnie dla naszych czytelników. Jest to taka atrakcja wakacyjna. Można przyjść do biblioteki głównej, na szafranka i właśnie wylosować sobie fragment wiersza, sentencję wiersza jakiegoś znanego poety czy pisarza. Dobrze, w takim razie pokażmy wszystkim słuchaczom Radia 90, jak działa ta maszyna. Kręcimy. I losujemy. Szymborska wciela się w małą rozgarniętą, również ortograficznie, gienię i pisze. Panie Filipowicz, ta intrygantka obiecała pańskiemu kotu żywą mysz, chcąc sobie zjednać jego przychylność. Przezacny kot pozostał głuchy na tę ofertę, ale co będzie dalej, nie wiem, bo bardzo lubi myszy, a dawno ich nie jadł. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma ochotę wylosować sobie jakąś sentencję przeczytać, zapraszamy wszystkich do Biblioteki Głównej w Rybniku. Zapraszam serdecznie. Tak jest, zapraszamy. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.